Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i cóż, dziś widzimy się kolejny raz. 50 już któryś, nie pamiętam do końca który, ale jednak tak, 50 któryś na pewno. W grze Elden Ring. I tak, dziś będziemy zwiedzać głębiny tej okropnej miejscowości, jeśli da się tak to nazwać, tego okropnego miejsca, ogólnie tej rzeki, przepraszam, rzeki z jeziora zepsucia, zgnilizny, jakoś tak. Ale no, zanim pójdziemy w, powiedzmy, to lepsze miejsce prowadzące dalej w głąb, tak jak de facto powinniśmy, najpierw chcę sprawdzić jeszcze parę miejsc, w których teoretycznie mnie nie było. I no, nie ukrywam, chciałbym być, wiecie, głównie dla samego faktu, że może są tu jakieś tajemnicze znajdźki, które udało się pominąć. Jeśli nie znajdźki, to nawet może jakieś większe tajemnice przejścia czy coś. Więc no, po prostu idziemy. I tu jest jakaś skrzynia. Szczerze powiedziawszy, nawet nie jestem pewien, czy tutaj byłem ostatnio, czy nie. Więc pozwólcie, że po prostu sprawdzę. A to, że dostanę zgniliznę, to teraz jest żaden problem, bo w sumie możemy w dowolnym momencie się teleportować. I książka z przepisami wojownika nomadów. Okej. Zaraz zobaczymy, co to było. Poza tym, że on chyba nosił numer 22. Co de facto sugeruje po prostu, że jest to już bardzo zaawansowana książka. Co też może w sumie wskazywać na powagę tej lokacji. Ale dobra, mniejsza, bo zacząłem gadać głupoty. I książka numer 22. Garnek z glizny, smar z glizny, smar z glizny za sznureczkiem. I rzeczy do zarzucenia z glizną moich wrogów. Nie wiem, czy jest to do końca to, czego bym potrzebował i chciał, ale uznajmy, że tak, a póki co szybko do miejsca łaski i spróbujmy powrócić, bo tutaj jest jedna rzecz, którą usłyszałem od jednego znajomego, który ogląda moją serię z Elden Ringa. I tak, ponoć tam, gdzie ostatnio zginąłem tak nieszczęśnie i w ogóle, to gdzieś tam ponoć zauważył przejście. Nie wiem, czy zauważył je u siebie, bo z tego co wiem, on chyba też niedawno zaczął grać w Elden Ringa. Czy widział je na odcinku, ale tak, ponoć dziś widział drobinę. Nie zdradził mi, czy to tu, czy tam, u siebie, no, więc podejrzewam, że może właśnie gdzieś tutaj być drobina. A co za tym idzie, no warto byłoby tego poszukać i nawet kosztem bycia w zgniliźnie po prostu znaleźć przejście. Mówię to głównie z perspektywy, wiecie, tego, że chcę po prostu znajdziek, które tam mogą być u góry. Ale jak tak teraz to widzę, to wydaje mi się, że to był głupi, nieśmieszny żart, bo w sumie po prostu, no, nie widać tu nigdzie przejścia. A ten, uważasz, w sumie właśnie w jednych miejscach, w których jaka taka drabinka mogłaby być, albo jakiekolwiek inne przejście. Więc ja chyba sobie będę musiał to odpuścić. Jeśli ktoś naprawdę widzi, to widział tą drabinę, wie gdzie jest, wie, że ona istnieje, byłbym wdzięczny za informację, ale no, chyba naprawdę będę musiał to odpuścić. Szkoda po prostu czasu na takie głupoty w czasie, kiedy w momencie, w którym mamy jeszcze dużo do zrobienia. Więc tak, znowu wracam tutaj do wielkiego klasztoru i dziś lecimy właśnie już dalej zwiedzać i w ogóle. Przy czym to jest jedna rzecz, którą właśnie chciałbym zrobić, a zarazem to też jest, można powiedzieć, ostatnia rzecz, którą chcę zrobić tak naprawdę, zanim wreszcie pójdziemy na płaskowyż. Patrząc na wszystko, co my tu robimy, jak tu robimy, wydaje mi się, że nawet jeśli będę lamił, a podkreślam, lamienie jest niewykluczalne, po prostu, wiecie, niewykluczalne, jeśli chodzi o bycie mną, niemożliwe do odseparowania i tak dalej. Złoty run, 10, miło. Ale wracając, no więc tak,
pomimo tego, że właśnie mogę lamić inne takie rzeczy, co właśnie ja zawsze bym robił, znając mnie, to właśnie czuję, że płaskowyż teraz może nie być aż takim wielkim problemem, jak to w sumie było wcześniej. I teraz tak, jeśli mam tam zeskoczyć, to pewnie zginę. Więc musi być jakieś inne przejście. Chociaż z drugiej strony jest tutaj... A nie, to jest tylko to od przyzwań. Ja już myślałem, że to jest ten, jak to się nazywa. Brakuje mi słów. Że to jest ten od tych, no... No, posąg Mariki, ten wiecie, który... Pozwala się odradzać, ale jednak nie. Są tam jacyś wrogowie. Zobaczymy, czy przeżyje ten upadek, pewnie nie. Okej. Okay. Czyli tym razem na skróty chyba nie pójdziemy. Trzeba znaleźć legalne przejście. Niestety. Jak wiecie, ja lubię skróty. Ale tak, skoro jest taka sytuacja i jeszcze widzę, że tutaj nie ma bezpośrednio zgnilizn tak dużo wszędzie wokół, jak to miało miejsce w sumie z tym, z poprzednią lokacją, to po prostu weźmiemy z powrotem najgłupszą rzecz, jaką mogę robić, czyli z powrotem tą pieczęć zwiększającą otrzymywane obrażenia, ale dającą plus 3 do statystyk mentalnych. Wydaje mi się po prostu, że w sytuacji, w której potrzebujemy dużo wiary, żeby moje błyskawice były zabójcze, to jest najlepsza opcja. Gorzej tylko, że nie widzę przejścia. To może oznaczać jedną z dwóch kwestii, a pierwsza, jestem totalnie ślepy. I to się już rozwiązało, druga, nie ma przejścia, ale tak, ślepota, jak zwykle. W sumie z tym, jak to się nazywa, z tamtym przejściem, tym domniemaną drabiną pewnie jest tak samo. Pewnie ona tam była, przebiegałem przy niej, ale jak zwykle nie zobaczyłem. Ale okej, mniejsza, nie przejmujmy się teraz takimi kwestiami, zawsze mogę tu kiedyś powrócić. Przy czym mogę nie oznacza, że to zrobię. Może by nie było. Dla mnie w graniu w Elden Ringa najważniejsze jest to, żebym właśnie grał po swojemu, robił co ja tam chcę robić, jak ja chcę robić, co nie chcę, co nie zrobię, co chcę, co zrobię. To jest pierwsza kwestia, a druga kwestia dla mnie ważniejsza jest taka, żeby... No jakby to teraz określić, to jest skomplikowane to, co chcę przekazać. Zwiedzać lokacje na tyle, na ile mogę, ale też nie męczyć się z, powiedzmy, 100% takim na siłę. O ile wiem, że nie ma tam... Znaczy, o ile... Nie ktoś mi nie uświadomił. Super, kolejna śmierć. Przecież w sumie pierwsza dzisiaj... Druga, tak, druga. No, dopóki ktoś mi nie uświadomi, że w jakimś miejscu jest jakaś potężna broń dla mnie... Dobra, albo jakieś takie rzeczy, po czym do achievementów, to... Jeśli potrafię czegoś znaleźć i nie czuję potrzeby, żeby powiedzmy się tam męczyć, szukać, chodzić, to nie będę robił. Przykładowo na przykład, jeśli chodzi o ten, o Kaelid. Kaelid, nie pamiętam, jak się to pisało, ale ogólnie o tą lokację. To tam, wydaje mi się, że dobrze przeszukałem wszystko, ale przez moją świadomość, że jestem jeden gdzieś teoretycznie, podkreślam, teoretycznie, bo nie jestem pewien, ale teoretycznie rozumiem to w taki sposób, jak ja wam opowiadałem ostatnio chyba, że teoretycznie jest tam jeden Ash of War, czyli popiół wojny, którego nie mam, to pewnie tam powrócę kiedyś, będę znowu szukał. Jest to spowodowane tylko moim ambicją, że chcę po prostu jak najwięcej rzeczy uzbierać, znaleźć i odkryć. Ale na przykład gdyby tam było mówione o tym, że no nie wiem, że pominałem tam jakąś zwykłą broń, przez zwykłą mam na myśli broń, która nie będzie dla mnie ciekawa, i to nie mówię tylko o mój build, tylko ogólnie ciekawa, czy mi się nie będzie podobało w swoim zamyśle, koncepcie, w czymkolwiek. Oraz nie jest bronią do achievementa. Kamień Kowalski 7 i Kamień Kowalski 6 oraz dziadostwo. Gra wie jak mnie delikatnie zirytować. Ale dobra, żremy w takim razie to. I to. Ma zgniły oddech, już to widzę. Na całe nieszczęście... Chciałem powiedzieć, że właśnie mam... łzę. Ale co z tego, że mam łzę, jeśli zginęłem w taki głupi sposób? Nie, tu będzie dużo lamienia. I też mi daje trochę do myślenia, co chyba zrobię ze statystykami po tym, jak już będę miał to 16-16 takie gwarantowane. Na siła, zręczność. Otóż prawdopodobnie, co może niektórym z was się nie spodobać, ale będę inwestował z powrotem w tą witalność.
Może trochę w energię i udźwig, ale to tak pobocznie. I w umysł. Chcę mieć po prostu, wiecie, więcej many i zdecydowanie więcej życia. Jeśli mam tu po prostu przejść, to będzie dobry pomysł. Po prostu znam swoją lamę. Wiem, że nie umiem w to grać, że muszę stosować techniki dla nubków. Swoją drogą, jeden daleki, bardzo nawet daleki znajomy. I tak prawdziwie znam bardziej niż przyjaciel czy kolega. Ale tak, taki ktoś, kogo znam, ale bardzo, bardzo, bardzo słabo. Nie wiem, jakim cudem swoją drogą trafił na moje podejście do Elden Ringa. Bo jednak staram się otrzymać tak trochę prywatnie, nie chwalę się na prawo i lewo, że prowadzę kanał i gram w Elden Ringa. Powiem już tyle. Ostatnio mocno mnie zwyzywał za to, że używam łzy. Tutaj, przyzwania łzy. Oraz też za to, że gram pod wiarę, pod tą kosę. Twierdzi, że to robię specjalnie, żeby sobie zrobić easy mode'a. A mimo to widzicie, że nie umiem, więc... tak. Niestety będzie zgnilizna. Nic z tym nie zrobimy, no ale chcę po prostu pokonać to całe dziadostwo, więc... tak. Będę musiał się męczyć ze zgnilizną, to się będę zmęczył ze zgnilizną. Okej, a tutaj wydaje mi się, że lepiej będzie wybrać czarny płomień przeciwko temu czemuś i tak, to był dobry wybór. Przy okazji muszę trochę wolniej pić butelki, bo za szybko wypijam, przez co zaraz padnę. Ale tak, denerwuję się, będzie zaraz eksplodował, dobrze. Jest pochłonięty teraz w płomieniach, co jest ryzykowne, bo przez to może szybko zginąć moja... ta... łza. Ale z drugiej strony to teoretycznie też... powoduje, że jego... to niektóre typy będą... powiedzmy... bardziej przewidywalne, nie wierzę. Nie wierzę, że po prostu przez takich zwykłych idiotów tam... padłem. Dobra. Teraz muszę naprawdę full focus. Ja muszę to pokonać. Muszę to zrobić. Ja nie odpuszczę temu dziadostwu. Ale zanim to może jeszcze zobaczymy, czy mamy może jakimś tym receptę na te pastylki całe. Może gdzieś jednak to było. Wiecie, tak mam jeszcze, myślę o nadziei. Chyba nie. Nie mamy. Trudno w takim wypadku. Ostatnie co mi zostało, jeśli mamy zwyciężyć. Zaklęcie. Czy mam cokolwiek, co mogłoby mnie uratować w tej sytuacji? Zmniejszy nagromadzenie świętej zarazy. Trucizny i zatrucia. Wrażeń ognistych. Negacja wrażeń magicznych. No właśnie. Tak jak myślałem, chyba nie ma niczego, co by mi pomogło. Trucizny i choroby. Nie wiem, czym jest choroba. Ale wiecie co, wezmę to. Możliwe, że choroba to jest zgnilizna. A jeśli tak, to mamy ratunku. Znaczy mamy ratunku, tak, mamy ratunek. Ej, strasznie się plączę. Ale tak, full focus i... tak jeszcze tylko wam ogłoszę, jeśli tym razem znowu padnę, to... chyba po prostu wytnę podejście aż do tego, w którym będę sobie lepiej radził. Chociażby przeoszczędzić trochę czasu. A póki co, tak, dzyń, mamy łzę, leczymy się od razu. I żeby nie było, spróbuję nie dostać zarazy. Mam zgnilizny, nie zarazy, no ale jeśli już ją dostanę, zobaczymy, czy jest przeciwnik, okej, tam. I jest ich dwóch, oj, niedobrze. O, jak miło. Dobra, łza też mi trochę walczyć. Chociaż tak najlepsze jest to, że jest odporny na zgniliznę, ale wracając. Jak już dostanę zgniliznę, o ile, chociaż prawie tutaj powinienem powiedzieć, o ile dostanę, bo jak mówiłem, spróbuję nie dostać. Właśnie, w sumie powinienem zrobić sobie te banki, żeby chociaż zwabić wrogów, ale trudno już. No i wracając, właśnie chcę sprawdzić, czy to może mi pozwoli.
przeżyć. Więc tak, aktywujemy. Widzę, że po prostu z tego nie ma tu szans nawet. I teraz, uwaga, uwaga, czy to usunie zgniliznę? Usuwa, dobra. Ogniu oczyści mnie w takim wypadku. Zawsze ciekawe pisze o chorobie, nie o zgniliźnie. Więc taki ja tutaj, to mogłem tego nie zauważyć, nie rozpoznać i do końca nie pomyśleć, no i wiecie, by było kiepsko. Na całe szczęście użyłem pozostałości mózgowych, które zmieszczą się w mojej czaszce. I pomyślałem o tym, żeby zrobić coś, co pewnie niektórzy mogli przeszli do monitora, żebym zrobił już w poprzednim odcinku. Ale tutaj też mogę właśnie w takim razie powiedzieć, że dziwne, że ludzie krzyczą na mnie za to, że bawię się łzą, że używam kosy, ale nikt nie narzeka na to, że źle dobieram sobie, powiedzmy, zaklęcia, że nie stosuję tego, co mam. A potem narzekam, że jest trudno. Dobra. I dobra, z kosy dobijemy. Żeby nie było, że ciągle tylko z zaklęciami. Ale nie ukrywam, zaklęcia są dużo bezpieczniejsze. I co my tu mamy? Złote nasiona. Miło, miło. Tam może coś jeszcze być w sumie. Ryzykuję. Dobra, ryzykuję, co mi tam szkodzi. Mam ogień, który może mnie oczyścić, więc tak. Teraz mam potwierdzenie, że tu nic nie ma. A co zatem i gdzie zaraz znowu się podpalimy, żeby się oczyścić. I widzę, że to trochę odbiera życia. Niewiele, więc nadal worth. Ale tak, trochę życia zabiera. Po czym mnie oczyszcza. Okej, okay, przestawiam to już na standardową błyskawicę. Łykam butelkę modrych łez. I idziemy. Są w sumie niebieskich, szafirowych, jak zwał, tak zwał. Ciekawe, że w ogóle zastosowali modrych. To jest rzadko stosowane słowo. W szczególności w polskim języku. Bo akurat po czesku to jest po prostu niebieskie. Jest to często stosowane, bo wiecie, to jest normalne słowo, po prostu określające kolor niebieski. Ale tak, w polskim się z tym nie spotykam. A to nagle tak zastosowali, więc no, ciekawa sprawa. Ale tak, mniejsza, na razie o tym nie myślmy, nie skupiajmy się na takich głupotach. Zamiast tego ja i moja ledwo żywa łza pójdziemy mać więcej dziadostw. Oj, to będzie ciężkie. Więc jeśli uda się plec staba zrobić, to będzie super. Dobra, jeden plec stab to już jest od razu jedna śmierć dla wroga. Super, a jeśli nie robię plec staba, to chyba 4 ciosy max. Tylko muszę jeszcze trafić tymi ciosami. A to już w moim wykonaniu potrafi być różne. Ale dobra, udało się kolejnego pokonać. Żywotność bestii na szczęście sobie radzi. Piorna konwalia 9, jak miło. I tak, plec stab. Halo, miał być plec stab, a nie zwykły cios. No cóż, w takim wypadku nie pozostaje nic innego, jak użyć mojej zdolności, o której zapominam bardzo często. A która jest potężna, bo jak widzicie, dwa ciosy, jeszcze skoki w ogóle. W sumie, tak, jeśli mam być szczery, to u mnie ta zdolność jest chyba głównie stosowana do skakania. Wow, udało się. Zapadła, co prawda, i za tym idzie nie jest dobrze, bo nie będę mógł zastosować jej do tego, jak to się nazywa, ewentualnych innych komplikacji. No ale, czy muszę za tym tak narzekać, płakać? Raczej nie. Wiecie, też nie sądzę, żeby to były aż jakieś takie problemy, które będą wymagały tej łzy. Co najgorsze, to już za nami, więc tak. No i proszę, w ogóle zauważyłem teraz, że pochodni nie mam. Nie ukrywam, jest to zaskakujące. A, dlatego, dobra. Właśnie chciałem sprawdzić, jak dlatego. A tu mamy krzynkę. Jej, i w środku rządu skorpiona. Jakiś mieczyk? Nie, sztylecik. Obrażenia nie najlepsze. Powoduje nagromadzenie szkarłatnej zgnilizny. To jest fajne. Ciekawe, ciekawe. Dobra. Może kiedyś tego będę stosował, wiecie, przeciwko... Tego, to będę stosował
jakoś kiedyś jakimś cudem przeciwko jakiemuś temu, jak to się nazywa. Brakuje mi słów. Przeciwnikowi. Tak, przeciwnikowi to chyba jest to słowo, które szukałem. Ale mniejsza. Póki co jeszcze raz poszukajmy, co my tutaj mamy, jak tutaj mamy. I co dalej w sumie. Zacznij w trumnie. A, okej. Okay. Jakiś czas temu trumną jechaliśmy do góry, to teraz będziemy spadać w trumnie. No dobra. Idziemy. Ja bym tylko tej decyzji nie żałował. Ale tak. Prawdopodobnie robimy dobrze. Jak wspominam ostatnio, niestety tutaj liczyłem się z tym spoilerem i celowo po prostu chciałem wiedzieć trochę o tym, ale ponoć właśnie ta lokacja jest dalej związana z no z Rani, z Wiedźmą. A chciałbym mieć to za sobą. Jakoś tak czuję po prostu. Wiem, że to jest postać, której chciałbym pomóc naprawdę i nawet jeśli ona mówi, że zna wojnę z dwoma palcami i tak dalej, co czemu by nie? Jakoś tak czuję, że pomoc jej jest dobrą decyzją. Co najmniej. A poza tym tak, nasz brzydki bohater pojawia się tutaj, nadal ze swoim zarostem. I tak ładniejszym niż ten mój. Ale tak... I dalej w czerwonym kapturku. Na którym już rozmawiałem z innym gościem i muszę go czym prędzej wymienić, ale dosłownie nie mam pomysłu, kiedy, jak i na co w sumie. No ale dobra. Jesteśmy w jakimś totalnie innym miejscu? A, to jak się było dostać tam? Ile w ogóle można było? Nie wiem. Ale dobra, mniejsza z tym. Jesteśmy gdzieś. W jakiejś takiej dziwnej, grzybowatej jaskini. Ale tak... Dziwna, grzybowata jaskinia. Złota mgła, posąg Mariki. Nie podoba mi się to. Ale cokolwiek tam nas czeka, to i tak będziemy mogli powrócić do życia blisko tego i... Astel, zrodzony z pustki. Aha, przeciwnik, który może nas snajpić. Wygląda trochę podobnie do tych wszystkich... Halo, co to miało być? Przecież zrobiłem unika. No! Halo. Okej, pierwszy unik, który mi dzisiaj zadziałał. Przeciwko niemu. Ale dobra, mniejsza. Jak tam z obrażeniami? No, nie zapowiada się, żebym mu dużo bił. Teraz dopiero zauważam, że mogę tu wezwać Uzę. Wow, mam 40 tysięcy run. Sporo. Okej, okay, Uzie nie bije aż tak dużo. Ale tak, posąg Mariki i tym razem plan następujący. Szybko Uza. I tak, patrząc na jego promienie i tym podobne, prawdopodobnie skupię się jednak na rzucaniu ten ataków ko... Znaczy nie na rzucaniu, tylko właśnie na atakach kosą. Wydaje się to być sensowniejsze, patrząc na to, że w sumie on ma promienie, które mogą łatwo mnie dobić na dystans. Ale tak, dzyń. A propos promieni, które mogą mnie na dystans ubić od razu. Dwie porcje z czerwonej butli, czy szkarłatnej butli. No! Przez ten opóźniony zapłon jego ataków, to jest takie dziwne, że... Wiesz, że po prostu tutaj ciężko będzie mi znaleźć odpowiednie ten. A teraz nie było opóźnienia. No! Jak ja mam tego unikać? No ja możliwe, że może jednak jestem jeszcze za słaby na to miejsce. Ale tak, no to na razie to po prostu w ogóle nie rozumiem, co ja tu mam zrobić. Tak po prawdzie. Bo pomyślcie sobie, co bym nie robił, to i tak jego ataki są tego typu, że w sumie
co jest. Po prostu nie mogę ich uniknąć. Przez dziwne opóźnienia, które nie zawsze występują. Żywotność bestii. Halo? A, dobra, jestem głupi. Wreszcie żywotność bestii nie mając pieczęci w łapie. Nie, nie, nie umiem tego skomentować. Coś mi mówi, że to będzie ciężka bitwa. Nawet bardzo ciężka. No cóż. Ja się nie poddam, wiecie. Czuję, że ja mogę go pokonać. I ja chcę to zrobić. Ale jeśli się ma nie udać, to... Trudno. Jestem gotów poświęcić te 40 tysięcy run, które tam leżą. Jestem gotów na wszystko, ja muszę po prostu wygrać. A jeśli ma się nie udać, jak już mówiłem, to trudno. Będę się męczył ile tylko trzeba, byleby zwyciężyć. To też fajnie było, żeby łza zaczęła się bardziej przydawać w tym starciu. Co on teraz robi? A, promień. Niestety nie zdążyłem go uniknąć. Okej, to jest tak, żywotność bestii. I w sumie chyba dobry moment, żeby spróbować rzucić czarnym ogniem. Nie, oczywiście, że uniknie. Tak, zapomniałem, że czarny ogień to jest takie... Jeśli uda ci się tym trafić, to jest potężne, ale na 99% nie trafisz. Nie, nie, chcę. Nie, nie, nie rozumiem. Nie rozumiem jego ataków, powiem wam szczerze. Naprawdę nie rozumiem jego ataków. Ani jak ich unikać, tym bardziej. Ale mniejsza. Czarny płomień może? Dziękuję. Czarny płomień? Nie, dziękuję. Takich czarnych płomieni to ja nie potrzebuję. A, okej, chociaż może zamiast czarnych płomieni powinien się skupić na czymś, co już... bardziej znamy. Co jest potężniejsze w teorii. Dzięki mojej butli. Tak? Błyskawice. W ciągłości patrzę, jeśli to go trafi, to... Oj, tak! Oj, tak! Tego mi było trzeba. Mamy strategię. Muszę podbiec do niego i aktywować po prostu lodową błyskawicę. Oj, to jest piękne. Pierwszy raz od jakiegoś czasu czuję tą potęgę, której... potrzebowałem po prostu w swoich błyskawicach. Przyznam szczerze, to nie jest to, czego chciałem oryginalnie od moich błyskawic, ale potężne co to jest. Tak jak prawdopodobnie potężne były te meteoryty, gdyby mnie ostatecznie trafiły. Okej. A i w sumie z perspektywy teraz tego, jak już trochę z nim walczę, to jego ataki nie są aż takie zabójcze, jak się bałem. Oj, jaki pech. Ominął moje wszystkie rzuty. O, ale teraz nie ominął. Dobra. Szkoda, że mi to trafiło. Dla bezpieczeństwa dwa łyki. Wiem, że na jednym bym przeżył, ale... No, wiecie, chciałem bezpieczny być. Pewnie potem będę tego żałował, ale... Na razie jeszcze nie. O, nie, nie, nie. Deszcz, asteroid. Czy meteorytów, czy... No skałek, które chcą mnie zabić. Nie, to te skałki dodają naprawdę pięknego uroku tej bitwie. I tak moim zdaniem jest, no nie, najłatwiejsza. Widzieliście, już padłem kilkukrotnie. Ale tak, ale ma tą swoją specyficzną epickość. Dobra, starczy tego. Giń. Nie! Nie! Nie ja miałem ginąć! Nie! Było tak blisko. To może... Widzimy się, jak już będę znowu blisko pokonania tego dziada. Dobra, dobra. Udało się chyba. Mamy to. Mamy to. Ha, dziad został pokonany.
I tak, wizerunek z Znanego z Pustki. Astel z Pustki, achievement, yay. I tak, dało się. Powinniśmy się jakoś tak skupić na tym, nie gadać, to dało się tego unikać. Zrozumiałem jego ruchy z czasem i powiem wam, że to było pierwsze podejście po tym, jak zrobiłem cięcie. Więc jestem naprawdę z siebie dumny, bo póki co to ten odcinek idzie zadziwiająco szybko. I te pół godziny, które teraz jest na moim liczniku nagrania, pomijając czas wycięcia, bo tak stosuję obecnie, ze względu na brak czasu na edycję taką dodatkową, to właśnie szybkie cięcie OBS-owe. Więc tak, pół godziny mi to zajęło, w ogóle mam 120 tysięcy, co znaczy, że za niego było sporo, od razu to wydamy. Ale tak, do tego dołóż jakieś może, nie wiem, 8 minut max, nawet mniej w sumie na tą walkę. I... no. A mój cel teraz będzie 60 witalności, 30 umysłu może. Ale tak, zauważcie teraz jedną rzecz. Pokonałem go szybko. Nikt mi przeszkadza normalnie. Idealny dzień na Elden Ringa. Poza tym, że trochę tutaj lamię, no nie będę zaprzeczał. To jest dobrze, naprawdę. Jedyne, czego mi do szczęścia brakuje, i to tak całkowicie do szczęścia mi brakuje, wiecie, żeby już to było totalnie, stuprocentowo idealnie, tak jakbym chciał, to znaleźć jeszcze jakąś lepszą czapkę na witalność. Tak. Właśnie sobie uświadomiłem, że w sumie go pokonałem bez runy Godricka. O. I w sumie też sobie uświadomiłem znowu, że nadal używam tylko i wyłącznie runy Godricka. Wiecie co? Chyba trzeba to zmienić. W tym odcinku raczej tego już nie zrobię, ale w następnym... może spróbujemy aktywować w końcu... jak się nazywa... brakuje mi słów teraz. No, chciałem to otworzyć. Oto, to miejsce, wiecie co? Tu. To chyba było tu? Czy gdzie indziej? A, nie, przepraszam, tu? Możliwe? No, ogólnie chodzi mi o runę Radana. Póki co, patrzcie, gdzie jesteśmy. Miejsce, w którym byliśmy już wiele razy, a jakoś nigdy tego nie zauważyłem. Ciekawe. Takie mocno to dziwne. Naprawdę, takie nawet bardziej niż trochę dziwne. To jest bardzo dziwne. To w ogóle nazywało się jakiś ołtarz księżyca czy coś. I w ogóle jakiś smok, kryształki. Totalnie nie kojarzę tego miejsca. Totalnie, tak na stówę. Na stówę mnie to po prostu nie było. Byłem już w bardzo wielu miejscach. Według mapki to prawie że obok chyba zaglądałem. Okej, nie podoba mi się to. Widzę tu możliwość wezwania ducha. Widzę tu miejsce łaski, które... nie działa? Okej, jednak działa. Jednak działa, dobra. Ale i tak, najbardziej mi się nie podoba to, że tutaj widać, że można... można wezwać ducha. To, że słyszę jakby... konia. Są dwie rzeczy, które najbardziej się obawiam w tym miejscu, no ale... mniejsza o to... póki co. Po prostu idziemy przed się. Walczymy i... ładne ruinki. A tam jeszcze większe ruinki, to pójdźmy najpierw do mniejszych ruinek. Jak się lubię zwiedzać, a... takie ładne nowe miejsce, to jest coś ciekawego. Gra wie, jak mnie zniechęcić do zwiedzania. Ruiny księżycowego ludu. Okej. Mieliśmy już z nimi do czynienia, pamiętacie? Wredni są, ale to znowu są wrogowie tacy typowi. Okej, trochę biją, nie będę zaprzeczał, ale... czy wygląda, jakbym tutaj już powinien dawno zajrzeć. O, jak miło, łuk uliczny. Ale tak, naprawdę to wygląda, jakbym tu miał być już dawno temu. Chociaż okej. Runa dziewiątka mówi co innego. Ale i tak, no... jakich wrogów dawać w to miejsce? Zaś mi się wydaje, że te wszystkie te takie rzeczy, które tu są, to tylko po to, żeby mnie... nastraszyć, a w rzeczywistości to po prostu nie ma tu nic takiego wielkiego, groźnego.
Tylko coś na kształt nagrody za to, że chodzimy sobie z tamtym dziadem. No, teoretycznie tak. No i jeśli dobrze zrozumiałem to, co mi ktoś mówił i miałem fartę z tym, że trafiłem w dobre miejsce, to możliwe, że znajdziemy tutaj też jakąś dalszą kwestię związaną z tą samą Rani. Chociaż wiecie, jak to ze mną bywa, możliwe, że polazłem w całkowicie złe miejsce, albo powinienem pogadać z tą laleczką przy jakimś tym specyficznym miejscu, a tego nie zrobiłem. Jak też może być. No ale cóż, co będzie, to będzie. Jeśli okaże się, że coś źle zrobiłem, to wtedy po prostu się wrócę ewentualnie. A póki co tutaj te malutkie ruinki nic nie przyniosły, więc gdzie my... Chciałem powiedzieć, idziemy do dużych, ale widać, gra ma inny pomysł na mnie i na tą sytuację. I tak, widać, że to nie jest... Chciałem powiedzieć, że to nie jest boss, ale... Azula błyskamienny smok. Jednak to jest boss. Tak zwany boss polowy, czyli field boss z Englisha. Ale tak, jest to smok, który pluje zabójczą magią. Ciekawe, jak będzie z błyskawicami, bo w sumie pamiętam, że zaczęły się bawić te błyskawice w tym samym odcinku, w którym upolowaliśmy smoka, więc... No nie będę kłamał, jeśli powiem, że mam nadzieję na to, że będą równie skuteczne co ostatnio. 328. Jedno uderzenie błyskawicą, okej. A jedno uderzenie kosą. Dwa uderzenia kosą. No! Jak? Jak ja miałem tego... Okej, Gwiezdny Kluczu, pamiętaj to, co ci mówili kiedyś. Ze smokami walczy się na koniu. Może to jest klucz do zwycięstwa. Ale tak, smok. Jakby nie mieli innych pomysłów na to, jak utrudnić tę lokację. To jeszcze tak, idziemy na konia. Wzywamy łzę, żeby było może ewentualnie jeszcze łatwiej. Która konia nie ma. I co ciekawe, patrzcie, to tego zaklęcia nie można rzucać z konia. Logicznie, to trzeba wyskoczyć i tak jakby rzucić to, no więc tak, logiczne. Ale ciekawe, że zadbali nawet o taki detal. Jak dla mnie to jest na plus i znowu ten smok, więc tak. 2, 6, 6. Teraz będzie więcej. A gdybym aktywował runę Godricka, to było pewnie jeszcze więcej, ale już nie przejmujmy się takimi drobiazgami. Po prostu wykorzystajmy okazję, którą daje nam gra. I spróbujmy pokonać tą bestię. Chociaż nie będę kłamał, mówiąc, że podejrzewam, jakoby to nie było takie proste. I że będziemy tutaj ginąć jeszcze dużo, jeśli chcę naprawdę rzetelnie spróbować z nią zawalczyć. No ale tak, póki co próbujmy, czego możemy. Okej. Okej. Ciekawa sprawa, mam rodzynki w ogóle? Kurczę, nie mam rodzynków. Pomniałem takie podstawowe rzeczy jak zwykłe rodzynki dla konia. Jaki ze mnie zły właściciel. Chociaż tak, struga pewnie się już przyzwyczaił. I widzicie, przynajmniej się w końcu nauczyłem, jak brzmiało jego imię. To już też jest coś. Za jedno użycie butelki. Ożywić konia, tak. Wiecie, nie żeby coś, ale ten koń jest tak teoretycznie moja jedna nadzieja na pokonanie tego smoka. A jak widać, nawet łza nie daje rady. Więc jeśli mam walczyć, to tylko na koniu. No i tak, płomień się rozprzestrzenia, my uciekamy, nie. Aż się przypomina mi początek Elden Ringa. O, i mój pierwszy smok pokonany tam w jeziorku. W ogóle patrzcie, ten smok miecza tworzy w pysku czasami. Ciekawe. Ciekawe, czy ma to jakieś większe znaczenie. Tak po prostu dali mi to jako w sumie ciekawostkę.
Też ciekawe, jak unikać tych kryształków z jego ataku. Bo na razie to, będę szczerym, nie mam pojęcia. Zbugowany smoczek. Aha. Fajnie, że sobie żeś uciekł. Tak, ani trochę nie jest to cheaterskie. Ale 400. Nawet ładne to obrażenia robi czasami. W sumie kosa też ładnie bije. Tylko kosą trzeba trafić. A jak wiecie, mam z tym delikatne problemy. Jak on się na koniu. Ale może damy radę. O ile nie zginie mi koń. A póki co niestety zginął. I teraz tak, jedną butelkę muszę jeszcze tu poświęcić. Kolejną butelkę na przyzwanie konia. No cóż, delikatnie mówiąc, nie mam miejsca na błąd. Musimy być naprawdę ostrożni. Chociaż dobra, może damy radę. Może damy radę. Ojeju. To mogło być zabójcze. Ten cały... Szczęście, ostatkiem sił to przeżyłem. A tu jest mój śmierć. Tu jest moja śmierć. Jednak nie? Dobra. Skoro nie, to jeszcze może jest szansa. Oj, smoku, zrobiłeś najgorszą rzecz, jaką mogłeś. Zacząłeś ziać. A zienięcie to jest najłatwiejsza rzecz do uniknięcia na koniu. Udało się i... 20 tysięcy za samego smoka, to... dużo i księżycowe ostrze Auduli. To jest zaklęcie pewnie tego jego mieczyka. Mhm. No... no... O nie... Ubiliśmy smoka, który... w teorii złożył rani. No ale cóż, by był agresywny, to, to nie moja wina. Ale dobra, mniejsza. Widzę, że to są odłamki światła gwiazd. Ładne. I miejsce łaski. Okej. Aha. Dobra. Podoba mi się. Podoba mi się, dokąd to zmierza. To miejsce jest... wow, po prostu. Nie umiem tego inaczej określić. Ale wow, ta bitwa była wymagająca, aczkolwiek czuć satysfakcję z tego. To nie są to takie, wiecie, wymagające bitwy, jak to było kiedyś, że w sumie. To było dla mnie takie, o, dziura. Ale tam później pójdziemy. Takie właśnie w sumie, jakby to określić, tak. O kurczę, to jest trudne, nie powinno mnie chyba tu być. To jest niesprawiedliwa walka. Nie, to jest teraz bardziej w stylu oponent, który jest po prostu potężny. Muszę być ostrożny z każdym krokiem, żeby go pokonać, ale jestem w stanie to zrobić, jeśli tylko będę czujny. I proszę, miałem rację z tym, czułem się pewnie, czułem się niepewnie momentami, udało się i pokonany. To nie są czasy, kiedy pierwszy Lejen mnie pokonywał, bo byłem za słaby. To nie były czasy, kiedy nie radziłem sobie z Margitem. A, mamy 3 poziomy? Okej, to rozdamy na razie tak. Jak mówiłem, chcę też umysł trochę podbić, wydaje mi się, że to będzie dobry pomysł. I czy jest tutaj coś jeszcze do znalezienia? W sumie nie byliśmy na zewnątrz, chyba tam. To tak, warto by było pójść, zobaczyć, co tu się dzieje w ogóle. Dlaczego się tu dzieje w ogóle i tym podobne. Mhm. I w sumie... będzie to chyba dużo do pozwiedzania, bo z tego co widzę, to całe takie jakby to miejsce jest czymś nowym, więc pozwólcie, że sobie zaznaczę 2 miejsca, które teoretycznie mogą być ciekawe. O ile w którymś z nich nie byłem, bo szczerze mówiąc po prostu nie mam pojęcia. Wiecie, jak to bywa z moją pamięcią do rzeczy.
Ale tak, idziemy i zobaczymy. Czy cokolwiek tu jeszcze było takiego wartego uwagi. A jak nie, to wskakujemy do dziury w ziemi, którą w sumie przed chwilą widziałem, ale oczywiście najpierw chciałem zwiedzać wszystko naokoło, jak to mam w zwyczaju. Okej, i to tyle, więc witaj dziuro. Dopiero co wylazłem z jakiejś dziury, ale już wracam do dziury, tak. Dziurcepcja, jej. Trochę mi odbija, zdecydowanie mi odbija. Nawet bardziej niż zdecydowanie mi odbija. Takie, to jest bardziej niż pewne. A teraz gro, proszę pokaż mi kolejnego jakiegoś wielkiego, brzydkiego bossa, z którym w sumie nie wygram. Nie ma. Za co są dwa palce, tylko że jakieś zakrwawione i nieruszające się, oraz zakrwawiona, zabandażowana, a bez swojej szaty lalka rani. Okej, złóż pierścień, czyli jednak dobrze trafiliśmy i co to w sumie zrobi? Ale patrz, jest taka zniszczona, zakrwawiona w ogóle, a jej twarzyczka nadal taka jak do tej pory, poza tym, że sporo ma śladami krwi. Okej. A nie, no dobra, jest cała zbandażowana, albo może nie bandaż, może to są te, jak to się nazywa. Jak to się nazywa, brakuje mi słów, ale wnętrze lalki. Patrzcie, dajemy jej pierścień, ten cały. Jak się patrzę na te ręce, to aż ciężko mi wierzyć, czy to niby miała być po prostu lalka. No ale może była. Cała poniszczona, cała we sznurkach i tym podobne. Oj, smutny stan. Ale chciała walczyć z tymi dwoma palcami, była ich wrogiem i no chyba przepłaciła to życiem. Smutne. No ale jeśli taki miał być jej los, to przynajmniej dobrze, że ją zaspokoiliśmy w tym wszystkim w ostatniej chwili. Okej. Okay. Pierścień ją naprawił. So it was thee who would become my lord. Perhaps I needn't have warned thee. I am pleased, however. Thou art a fitting choice. I go now to the night sky. It is there I shall find mine order. I bid thee travel the path of the Lord. And once all is done, we shall see each other once more. I jakiś przedmiot. Nie. Nie, nie. Nie. Naprawdę. Drodzy widzowie. Zdobyliśmy chyba... chyba najcenniejszą rzecz, jaką mógłbym zdobyć w całym Elden Ringu. Wielki miecz Ciemnego Księżyca. Aż chcę zobaczyć majestat tego miecza. I co on wymaga? 16, 11, 38. Powodujnego badania mrozu, obrażenia fizyczne i magiczne. I proszę opis. Wielki miecz Księżyca, który zgodnie z odwieczną tradycją karyjska królowa podarowała małżonkowi, jeden z legendarnych oręży. Znakiem rani jest księżyc w pełni, zimny i ułowiany. A ten miecz to tylko promień jego światła. Unikalna umiejętność, wielki miecz światła księżyca, oj tak, to jest to. Unieś miecz, by skąpał się w świetle mrocznego księżyca. Czasowo zwiększa moc magicznego ataku i daje ostrzą moc mrozu. Po dwa na ataki uwalniają wybuch się światła księżyca. Oj, wybaczcie. Ale tak, nie jestem w stanie nim władać prawidłowo, więc nie zobaczymy piękna jego mocy, ale oj. Trochę zniszczony, taki, trochę taki zaniedbany, ale... Oj, tak. Czuję to. Czuję te ataki. Jak... Czuję to. Ataki niczym w Dark Soulsach starszych. Niektórych. Trochę pozmieniano oczywiście, ale... Tak. Ten miecz po prostu jest
Jakby wam to nawet powiedzieć, to jest dla mnie coś więcej niż po prostu mieczek, to jest symbol sukcesu. I jednocześnie powód, dla którego w tym momencie zakończę odcinek. I teraz do wszystkich, którzy będą go oglądać. Do wszystkich. Jednocześnie ogłoszenie. Wstrzymam się z graniem w Elden Ringa przez jakiś czas. Co najwyżej będę może farmił sobie coś poza nagraniem. Ale tak, wstrzymam się z graniem w Elden Ringa jakiegoś takiego, takim większym. Do czasu, aż odpowiecie mi na to pytanie. I chciałbym usłyszeć opinię co najmniej jedną w komentarzu takim publicznym. Bo jak mamy taki mieczyk, to wiem, że całą rozgrywkę cały czas gram pod tą wiarę i pod inkantację i tak dalej, no ale w tym momencie to... A my stąd przeszliśmy? To chyba tam było wyjście inne w takim wypadku. Ale wracając, w takim momencie jestem skłonny naprawdę skorzystać z mocy danej nam przez walkę z Renalą do zresetowania postaci. Bo będąc całkowicie szczerym, chciałbym po prostu... Jak to się nazywa? Chciałbym po prostu... Może nawet powalczyć tym mieczem. Ale tak, jak mówiłem, na razie na tym kończę. I tak, dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia już w Elden Ringu za co najmniej kilka dni, może nawet za ponad tydzień. Chcę po prostu dać trochę czasu, wiecie, na zastanowienie się, czy chcecie widzieć dalej mojego kosiarza z inkantacjami, czy może będziemy się bawić teraz w wojownika mieczem księżyca. A jak mówiłem, to teraz to tyle. Więc trzymajcie się i hej, hej.